Witam w kolejnej grze na kanale The Medium, czy Medium, kto tam jak woli, od polskich twórców Bloopers Team, którzy robili Layers of Fear, Layers of Fear 2, Observer, Blair Witch itp. No i co? Zaczynamy. To ich najnowsze dzieło. Sprawdzimy, o co w tym dziele chodzi. Mam nadzieję, że dźwięk będzie dobrze. Jakaś ćma. It all starts with a dead girl. O Jezu. Mogę ściszyć? Jednak za głośno. Ja pierdzie. Jak jebnęło. Chwila. To kurde bębenki ogłuchnąć można. Ale dziwnie biega. Zastrzelił dziewczynkę, co za chuj. I pewnie pedofil. Trzeba go zajebać. Kurde, widzę, fotorealizm będzie graficzny. A teraz jest tak cicho, tak? Kobieto! Mów głośniej, bo cię dzieci nie słyszą. Ja. The end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. Blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. Z kim ona gada? Do kogo gada? No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Też bym chciał wiedzieć. O Jezus, jak coś pierdnęło. I to nie byłem ja. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Czy jest jakaś stara Warszawa? Ja nigdy w Warszawie nie byłem, więc nie wiem. Czemu ona gada po angielsku, nie po polsku? I ta gra ma, wiem, jeden problem ma. Ta gra ma jeden problem, którego nienawidzę. Przerywniki filmowe są głośno. A... spinka do krawata. O Jezu, jak to gra... Właśnie słyszałem, że ta gra ma właśnie taki... vibe Silent Hilla. Co my tu mamy?
Patrz. Czytaj. Październik. Dwa. Wspomnienie świętych aniołów. Trzy. Pogrzeb po dziesiątej. Cztery. Ultradźwięki. Siedem. Najświętsza Maryja Panna Różańcowa. Dziewięć. Biopsja. 10. Wysłać paczkę Mariannie. 14. Wizyta u neurologa. 16. Pogrzeb o 12.30. 18. Ultradźwięki. Wizyta u neurochirurga. Pogrzeb o 9. Pogrzeb o 11. Odebrać Mariannę z dworca. Listopad. Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień zduszony. Operacja. Kurde, dużo tego. Czyli ten tata? Nie, był tata czy dziadek? Kurwa, zapomniałem, ja pierdolę. Ta chujowa pamięć. Sorry. Sorry, Marianna. Czy możemy jeszcze coś tu zobaczyć? Ty, ale gra wygląda przeżenial, można powiedzieć. Mogę sobie na przykład przyjść tutaj? Czy kamera jest przymocowana tak z tej strony? Nie, nie mogę. Ale dobra, przejdźmy sobie tu. Shit. Kiciuch! Yeah. Nice to see you too. Mogę szybciej chodzić? Mogę pod shiftem. A tu co jest? O pierdziele, jakieś pluszaki. Weird to be back in my old room. Czyli tata. Czyli tata. Jeszcze trzeba podgłośnić. Albo po prostu jeszcze to, o. Sorry, że się tak bawię, no ale myślałem, że już mam dobrze ustawione, a tu proszę. Motylki. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Nie no, motylki Jack są ładne. Knew it well. That's why there's so many of them here. Jack przetłumaczyli na Jacek? Albo Jacek na Jack? Czyli to jest, co się dzieje w Polsce po prostu, tak? Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. A, czyli ona jest... To take care of them. Ona jest... Kusiwa, no nie mam jej powiedzieć. Czyli ona jest adoptowana. There was a time I'd try to run from them. To ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Mhm. Pomogło jakiemuś Mateuszowi z sierocińca. Coś tu jeszcze mamy? Nic, spada, kwiatki i tyle. Tu coś jeszcze jest? Jakaś karteczka. To me they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Zofia Kania, tam jesteś. Szanowny panie Orkan, jesteśmy zmuszeni zaprosić pana na spotkanie w celu omówienia sytuacji, która miała miejsce w zeszły czwartek. Marianna przekazała jednemu z naszych uczniów wiadomość od jego niedawno zmarłej babki. Rozumiemy, że Marianna chciała w ten sposób pocieszyć swojego kolegę, ale na pewno zgodzi się pan, iż takie zachowanie jest co najmniej niestosowne. Niestety nie jest to pierwszy problem wychowawczy, o którym pana informujemy. Jesteśmy przekonani, że nadszedł czas, aby porozmawiać o przyszłości Marianny w naszej szkole. Dyrektor szkoły podstawowej numer 6. 7, sorry. Zofia Kania. Okej. My oldest family heirloom. Co to jest? As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Wstępne oparzenia. Termiczne drugiego stopnia, 35% ciała, tyłów i kończyny górne. Podejrzewane poprzez oparzenia dróg oddechowych. Przyjęte działania. Oparzone wszystkie wstępne rany. Zastosowano wspomaganie oddychania. Rozpoczęto uzupełnianie płynów. Zaczęto kontrolę bólu. Pacjentka wentylowała mieszanką o wysokiej zawartości tlenu do chwili wykluczenia ze tlenkiem węgla. O Jezu, to ona ma jakieś ciało poparzone. Tyle? Chyba tyle. To może nie pokazuj. Idziemy za Kiciuchem? Jack's room. It's like he never... Damn it.
Proszę się tu nie rozklejać. Oho, jakiś polski żołnierz. Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. To w Gdańsku też nie byłem, to sorry. A tu co mamy? Come on, Jack, where'd you put it? Aha, okay. Tu ta spinka. Let's do this the other way. Lewy kontrol, aby odblokować widzenie, że co? What the fuck? To są cheaty. There you are. Spinka do krawata Jacka. A tu co mamy? Klucz do domu pogrzebowego. Oj, sorry, odbiło mi się. Mogę łączyć przedmioty. Znajdź spinkę do krawata. Znalazłem. Udaj się do domu pogrzebowego. Nie. Eksploracja domu. Nie. Jeszcze chcę popatrzeć. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Ale co, że ten WH w oczach to jest twoja specjalność? Super. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Jezu, jaki kot wredny. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home. And I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Ale ten kot jest wredny dla mnie. Patrzcie, podejdę i już syczy. A nie, teraz nie syczy. A tu wcześniej syczał. A tu mogę iść? Nie, tu są jakieś kwiatki tylko. A tu? Mogę nakarmić kotka? Mogę. Bo trzeba znaleźć farmę. Karmę. No i mamy. No i teraz mogę mu wsypać, nie? Here you go. What's your face? O, idzie, już, wyczuł. I see you're still kicking around. O, kurde. Karmę to od razu czuję, gnój. Ale syczyć to na mnie syczy. Co my tu mamy? Symboliczny pogrzeb kopalni Siersza. Górnicy z kopalni Siersza każdego dnia przybyli się do pracy, ale zamiast lamp i kilofów przynieśli czarną trumnę, na której zapalono znicze, symbol upadku ich zakładu pracy. To nie jest pogrzeb naszej kopalni, oznajmili członkowie Komitetu Ratunkowego Kopalni Siersza. Nie pozwolimy, by pogrzebano nasze miejsca pracy. Ta trumna przeznaczona jest dla nadwiślańskiej spółki węglowej, dodali. Górnicy ogłosili również, że następnego dnia przyjdą do pracy tak jak zwykle. Nie przyjmują do wiadomości, że ich kopalnia została zlikwidowana. Tymczasem w siedzibie nadwiślańskiej spółki węglowej w Tychach protestujący pracownicy kopalni wznoszą symboliczny mur wejścia do budynku. Każdego dnia układają jedną warstwę cegieł do sufitu, pozostało tylko 5 warstw. Nowa misja NATO, zapewnienie stabilności w wojennym świecie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton wygłosił dzisiaj ważne orędzie dotyczące polityki zagranicznej, aby upamiętnić upadek muru berlińskiego. Prezydent pochwalił postępy, jakie osiągnięto w ciągu ostatniej dekady w zakresie wzmacniania demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz nakreślił stojące przed nimi wyzwania. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że przywództwo i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych były i pozostają kluczowe dla pokojowej transformacji Europy. Jego wizja zjednoczonej, demokratycznej i pokojowej Europy została przybliżona do realizacji kolejnym kluczowym osiągnięciem, powiększeniem organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o Polskę, Węgry i Czechy. Przywódcy NATO mają nadzieję, że wzmocni to młode demokracje, a także zapewni ich wkład w bezpieczeństwo i stabilność Europy. Boże, jestem słaby z historii. To w których to się czasach może dziać? Może ktoś napisać na czacie. Na czacie. W komentarzach. No kurde, on był kurde tym. On był tym. Wyłanie zdjęć. Naświetl zdjęcie przez 5 sekund. Zanów zdjęcie w wołaczu na 3 sekundy. Zanów zdjęcie w przerywaczu na 3 sekundy. Zanów zdjęcie w utwaraczu na 3 sekundy. Wszystko na trójeczki. A ja mam jakieś zdjęcie? O, coś tu mogę zrobić. I
I guess I forgot about this one. O, super. I can do it now. To tak, 3 sekundy. Nie? Ah, that's too quick. Hmm. It needs longer exposure. A nie, naświetlenie jest na 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Missed my window. Now it's overexposed. No nie wierzę. Już było dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Tu na trzy. Too soon. It needs to Co? Stay in longer. Raz, dwa, trzy. Wywołane zdjęcie. Kurde, już prawie coś widać. Tu też na trzy. Raz, dwa, trzy. Okej. I teraz tu trzy. Raz, dwa, trzy. To was the last photo I took of you, Jack. O! Mamy cię. Mamy Jacka. Coś tu jeszcze mamy? Nic. Ale mamy jego zdjątko. Więc super. Ale podoba mi się to. Klimat jest dobry. Co my tu mamy? Tu jest wyjście? A tu jest jeszcze kibel. Interesting. 1984. O! No to już mamy. Ale nie mogę jej otworzyć, żeby sobie posprawdzać. Dobra, to jej moc to taka na książki nie działa. Ale po coś ona tu leży. Dobra, to co? Wychodzimy. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Aha! Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. To nie wiedziałem, że ona już tak tutaj sobie mieszka blisko. Okej, okay, zapisanko. Idziemy, idziemy. Gołęby. O Boże. Schodzenie po schodach będzie masakryczne. Ale widzę strasznie blooper z tym. Swoje te horrory robi tak strasznie... Każdy w jakiś inny sposób. Jakąś inną konwencję, nie? I to mi się podoba. Jak to będzie Jack takie... Me to accept my condition. Jak to by... all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift. And not a curse. Coś mogę tu wypatrzeć? Jak to będzie takie Silent Hillowe, no to kurde... O! Co to? Ostatnie pożegnanie, dom pogrzebowy. No daleko nie mieliśmy. Tutaj, nie? Tak. Pyk! Pyk! Czyli jej tata miał... Czyli jej tata był po prostu gościem. On jest tutaj, w prep roomie. Dobra, ale ja chcę posprawdzać inne jeszcze. Jakby. Sobie domki. Oho. Okej. Here it is. Aha, do pokoju przygotowań. No i to i tak bym tam nie wszedł, musiałbym to wziąć. Dane pogrzebu, imię, nazwisko, złamie osoby, Adam Nowak, kontakt z rodziną, ogólne informacje, powiedz mężczyzna, data urodzenia 2.05, miejsce urodzenia Kraków, imię matki Hanna, imię ojca Stanisław, zawód student, w związku małżeńskim, data śmierci. To który my mamy rok? 2000? Chyba tak. Przyczyna śmierci, wypadek samochodowy. Dodatkowe usługi, balsamowanie, ubranie.
I co tam jeszcze? Kwiaty. Jacku. Pani Nowak dostarczyła dzisiaj potwierdzenie opłaty pogrzebowej. Leży w szafce. Robert wziął wolne w piątek, więc trzeba znaleźć zastępstwo na pogrzeb. Marianna. W szafce leży. A gdzie jest kurde szafka? Czyli co, ona teraz przejmie jakby rolę ojca, tak? Ona będzie zarządzać tym domem pogrzebowym. Rozumiem. Może tu jest ta szafka, ale nie mogę do niej wejść. No dobra. Idziemy do tego preprumu. Okej, okay, mamy to. O Jezus Maria, nie. Już mam się bać? Kurwa, co tak muzyka jest cicho? Dobra, może po prostu to podgłośnimy. Efekty specjalnych wolę nie ruszać. O, jest trochę lepiej. Okej. Okay. Ja pierdzielę, ja bym nie chciał pracować w zakładzie pogrzebowym. Ja mam słabą psychikę na ciała. No ja też nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, czy jestem gotowy na takie coś w ogóle. No. Hey, Jack. Nie wstawaj, proszę. To jest horror, pamiętajmy, nie? I podobno ma być Silent Hillowy vibe, więc... Puść go! Aha, i tą spinkę musimy mu dać. Co jest? A gdzie jest krawat? Ty, a gdzie jest krawat? A, tutaj leży, dobra. Nie, 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 tutaj, tutaj, tutaj. Mogę łączyć przedmioty, nie? O, proszę. Polska na krawadzie? Na krawacie? Możemy ci go założyć. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. But am I? Okay. Trochę się boję. Proszę, nie wstawaj. Co, palimy, tak? A nie, jeszcze nie. Oh, can't you people read? The sign says closed. O nie, o nie. Coś się kurwa... Nie! Nie, już? Przygotuj Jacka do ostatniej podróży. A w ogóle jak wam się podobał Resident Evil, bo mi się podobał bardzo. Boże. Ktoś nam rozjebał bezpiecznik? Halo, proszę pana, tu nie można wchodzić. Chyba ja nie wiem, czy te dźwięki są u mnie, czy tu w grze. Co się stanęło się z gdzie... Ej! Proszę nie zamykać drzwi. What the hell? What the fuck? Guess you felt it too, huh? O kurde, spadła urna. And then it happened, as it did so many times before.
Just when I thought my day couldn't get any worse. Ale że co? Oh, where is that darn notebook? What the fuck? I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? O ja pierdolę. It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? Where is that damn notebook? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack. It's going to be fine. You know... I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff then. Huh? All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need... Oh, yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. O kurwa, to jest jej moc. Ona może gadać z duchami ze światów. O kurwa. Most people would give anything to have that opportunity. No. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. Ale ciekawa perspektywa. A thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. Był taki serial, pamiętam, Zaklinaczka Duchów, czy coś takiego. No też tam miała taką moc, że mogła gadać z duchami, tylko że ona im... Nie, no ona też im pomagała przejść na drugą stronę. Divided. Torn between two realities. Teraz to ja bym też się napił. No. I was the only one. Halo? Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? What the fuck? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl.
What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Co tu się odwala? What the fuck? Jaka moc? Chcielibyście mieć taką moc? Będziecie gadać? Z ludźmi, którzy już nie żyją? Poza światem? Kurde, grubo. No i mamy to, kurde. Ktoś coś o nas wie i może nam pomóc. Znaczy jej pomóc. Ale musimy iść do tego ośrodka. A ciekawe, czy my będziemy mieli takie dwie perspektywy cały czas? Czy tylko czasami to się będzie włączać? Zaraz sprawdzimy. Ale no, robi się grubo. Już mnie zaciekawiła ta gra. Creepy, to jest straszne. Widzicie, był tak jak mówiłem. Gra jest cicho, znaczy gameplayowo. Jest ok, można powiedzieć. A przerywniki filmowe są w chuj głośne. Nie mam wam jak tego ściszać na żywo, sorry. Medium. I co, będziemy przechodzić między światami, pewnie gadać z jakimiś duchami po drodze, żeby się dowiedzieć coś o tej naszej mocy. Czy ktoś jest jeszcze taki pewnie, czy coś. O tak, lasy Blair Witch mi się przypomina. Moja pierwsza seria na kanale. Od was, Bloopers Team. And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Ale widzę, z Blair Witcha wzięli te asety lasu. To im zabroni, nie? Ośrodek w... po polsku, super. Tak lubię. Ale spodziewałem się, że jak to jest polski klimat i ten, to myślałem, że będzie dubbing, ale no dobra. Tak też jest okej. Okay. Żeby każdy bardziej poznał tą historię Polski pewnie i w ogóle. Że taki... The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Ale to już sprawdzimy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, jak się seria podoba i komentarze. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.